Eneko i nasz chleb powszedni, wydaje się, że takie pożywienie jest od zawsze. Nic bardziej błędnego. To niecałe 5500 lat przed Chrystusem. Dopiero na nasze ziemie przybyli z terenów dzisiejszej Słowacji, Węgier, pierwsi rolnicy. To oni przynieśli ze sobą pszenicę, jęczmień, owies, len. Przyprowadzili zwierzęta hodowlane, kozy, owce, krowy, świnie. Wtedy wszystko było pierwsze. To wtedy, 7,5 tysiąca lat temu, w małopolskich lasach, w prastarej puszczy, która rosła tu od kilku tysięcy lat, słychać było pierwszy stukot siekier. To właśnie pierwsi rolnicy, osiedlając się tutaj, musieli wyciąć, wydrzeć puszczy, skrawki terenu po to, żeby obsiać go zbożem, roślinami strączkowymi, ale też po to, żeby z tego drewna zbudować trwałe, po raz pierwszy w naszej historii ludzkiej, trwałe domy. To takimi siekierami karczowana była puszcza, ten pierwotny las, a potem motyczkami kamiennymi obrabiano pola, żeby wrzucić do niego pierwsze ziarna. To dopiero 7,5 tysiąca lat temu, pewnie tak jak teraz, na przełomie lipca i sierpnia, odbyły się pierwsze żniwa. Wtedy wydojono pierwszą krowę i uzyskano pierwsze mleko. Pewnie na zimę zabijano pierwsze świnie. 7,5 tysiąca lat temu, kiedy zmienił się tryb życia człowieka, u nas było wszystko pierwsze. A takie osiedla, gdzie mamy ślady działalności pierwszych rolników, znamy i z Olszanicy na obrzeżach zachodnich Krakowa, ale też z terenów Nowej Huty.